Myślę, że możemy powiedzieć śmiało, że masz grupis. No, są, no, no. są jacyś moi wie wierni odbiorcy, są. którzy jeżdżą na koncerty i tak dalej. I są cudakami. Dziękuję wam bardzo za to, że jesteście ze mną i że tak mnie wspieracie. Ale widzisz, widzisz takie jakieś to elementy, jest, które... Foktycznie. No, bardzo dużo. Przecież ostatnio po premierze płyty w jednym radiu... <noise> no, no, to prawda, to prawda, to prawda. Ci, którzy byli na koncercie mogli usłyszeć. To było takie ekskluzji. Jest na TikToku, e... jest na TikToku. Jest? Jest, bo śmiga to tak nawet także nie widziałem. I na YouTubie też jest. Geneza, cała. No. Pierwszy filmik w ogóle, który wrzuciłem do Neta, to na YouTuba wrzuciłem w 2019 cover, właśnie taki dłuższy. No i potem wrzuciłem jeszcze kilka na tego YouTuba. Potem, dopiero w 2019, zacząłem coś tam wrzucać na Instagrama. I to było tak złe jakościowo, jeden. Heartbeats w tobie. Dziś naszym gościem w podcaście Heartbeats będzie artysta, który czaruje głosem, co na pewno potwierdzą jego grupis, czyli polski Shawn Mendes, Oscar Sims. Dzień dobry, cześć. Nie? Bardzo nie? mi miło. Nie słyszałeś takiego porównania do Shawna Mendesa? Gdzieś tam słyszałem, no ale nie no, ładnie tak mi opisałaś. No wiesz, starałam się. Starałam się. Słuchaj, jesteśmy po premierze twojej debiutanckiej płyty. Tak jest. Co się zmieniło? E, wiesz co, tak naprawdę nie wiem mam wrażenie, że minęła chwila od wydania tej płyty, co się zmieniło? Mam wrażenie, że zeszło ze mnie jakieś takie napięcie mhm. lekkie, które mi towarzyszyło jeszcze przed premierą. Ja bardzo w ogóle chciałem już od dawna, żeby ten materiał e, się ukazał, bo chciałem już grać na koncertach te numery, chciałem pokazać moim odbiorcom właśnie te, te utwory znajdujące się na płycie. No i w końcu to jest, to już, już ten krążek wyszedł i cieszę się z tego powodu, bo to jest moja pierwsza płyta, więc niesamowite emocje i uczucia mi towarzyszą, ale ja jestem spokojniejszy. Nie wiem, jakiś taki, taki stres trochę ze mnie podświadomy zszedł. Myślałem, że się w sumie tak nie stresuję tym wszystkim, a teraz odczuwam, że jednak chyba przez ostatni rok żyłem w stresie związanym właśnie z, tym, z wydaniem tej, tego albumu. No i też z koncertem premierowym to się wiązało tak, że faktycznie jest po prostu spokojniej. A długo pracowałeś nad płytą? No ponad rok. Ponad, ponad rok. rok. Ponad Czyli rok jak płytą. wyszedł teraz twój pierwszy singer, jeszcze byliście w procesie tworzenia. Tak, tak, tak. tak. W sensie, yy, daj mi znać? Tak. Okej, okay, tak. To, to już wtedy była... No, no wtedy zaczynaliśmy pracę nad płytą. To był sierpień zeszłego roku, to już tam coś tam na tej płycie było. Tak. A jak wspominasz w ogóle proces twórczy? Bo jeszcze, przepraszam, czy no no. teksty piszesz sam, czy masz do tego ludzi, czy inspirujecie się wzajemnie? Znaczy się to jest tak, że robimy to na, na różne sposoby. W zasadzie dwa takie różne sposoby. No. To jest albo tak, że ja faktycznie coś napiszę. I mam koncepcję na utwór, i przychodzę do studia, mówię chłopakom, chciałbym to ubrać tak i tak, coś tam, coś tam, oni coś od siebie dodają i tak dalej, i tworzymy w ten sposób numer. Albo w ogóle przyjeżdżam do studia i tworzymy tam wspólnie numer od zera. Okej. Okay. Więc to są albo dwa takie sposoby tworzenia, ale jesteś na przykład numer na. W, na płycie, który napisał dla mnie Dawid Kwiatkowski. No właśnie, to, to, o to też cię zapytam, bo okay. na koncercie no, w Warszawie fakt. No, no. E, puściłeś fragment głosówki z tym tak. numerem, w sensie, że Dawid go zanucił. Tak, 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 dokładnie. Ci, którzy byli na koncercie, mogli usłyszeć. To było takie exclusive. Jest na TikToku, jest na TikToku. Jest? Jest, tak? No to śmiga tak, ja Na YouTubie też jest. O, no to widzicie, Więc jednak jakbyś nie takie <laughs> Nie na no, exclusive. E, e, słuchajcie, no faktycznie, tak... E, to było jeszcze, ja mieszkałem wtedy w Sopocie i Dawid do mnie wysłał głosówkę, że tam, on mi napisał wcześniej, że ma pomysł na numer, no i podesłał mi głosówką ten pomysł i opisał w jakim klimacie by to widział, finalnie w klimat poszliśmy trochę inny, no ale faktycznie napisał do mnie ten numer i to jest numer, który mega lubię i mega lubię go grać na koncertach, bo on jest taki teraz mocniejszy, tak, tak, tak. Tak. To, to, takie brzmienia gitarowe mocniejsze są, więc to fajnie na koncertach buja. No, o, także tak wygląda ten proces twórczy. Czyli to już jakiś czas temu ci Dawid wysłał, bo ty już jakiś czas mieszkasz w Warszawie. Tak, no ja w Warszawie mieszkam od stycznia ubiegłego roku. Czyli rok. Czyli rok. Już właściwie. Tak, za chwilkę pewnie rok dokładnie będzie. Um, I Dawid mi wysłał jeszcze jak mieszkałem w Sopocie. No czyli pewnie gdzieś tam jak zaczynaliśmy ten... ten to, tą pracę nad twój tą. A masz coś takiego, że czerpiesz jakieś rzeczy od Dawida i myślisz, sobie dobra? To sobie od niego ściągnę, bo to fajnie robi. Fajnie to robi. Yy, znaczy się... Masz coś takiego, inspiracji? przepraszam, nie ściąga. No inspiracje. właśnie, bo ja, jeżeli chodzi o ściąganie, to absolutnie nie. 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 Wiesz co, jeżeli chodzi o inspirację, to wydaje mi się, że może podświadomie, jedynie nie mam czegoś takiego, że wiesz, że patrzę na kogoś i, no nie wiem, przykładowo na ruch sceniczny. Mhm. No i po prostu, wiesz, mówię A, to wezmę, no po prostu zrobię to samo Nie, totalnie nie A jeżeli chodzi na przykład o teksty To też raczej, raczej to, co mi z serducha płynie A nie to, okay. co u kogoś fajnie w kawałku zabrzmiało, nie? Więc generalnie, jeżeli chodzi o inspirację, To na pewno, wiesz, podświadomie Gdzieś tam to inspirowanie się innymi artystami No jest obecne Ale tak, żebym to robił z premedytacją To chyba nie, chyba nie a powiedz mi, który z twoi, Twoim zdaniem, który numer na Twojej płycie jest taki najbardziej poruszający dla Ciebie? Nie wiem, dla Fanów, bo to stawiamy im, ale dla ciebie. Dla mnie to jest ostatni numer z płyty. To jest y, utwór nie zapomnę, który napisałem dla mojej babci, która wspierała mnie przez całą tą moją drogę, znaczy całą moją drogę tak naprawdę. Ona we mnie tchnęła tą miłość do muzyki, zabrała mnie na pierwsze próby chóru, do którego chodziła. Ja tam poszedłem jako taki kurdupel mały, i potem sam zacząłem chodzić. Ale wtedy śpiewała w chórze, tak? Tak, w chórze. Potem ja zacząłem chodzić na inny chór w moim małym miasteczku Nowem. No i wiesz co, i babcia zawsze mnie wspierała, przychodziła na różne występy i tak dalej. Nie mówię, że rodzice nie, oczywiście też, ale babcia jednak tak była taką osobą, która gdzieś tam pierwsza faktycznie zauważyła coś we mnie, jeżeli tak można powiedzieć. Pchnęła. I gdzieś tam mnie właśnie chciała to pchać troszkę dalej. No i już jej nie ma od trzech lat, niestety, więc generalnie tak naprawdę, zanim to wszystko zaczęło nabierać takiego rozpędu, no to już niestety moje, mojej babci nie było dane tego zobaczyć, ale pewnie z góry patrzy i kibicuje i, Na i, i, i widzi, co się dzieje. A robią się takie małe koncerty? Bo dzieci mają coś takiego, że wiesz, takie koncerty w no domu. No tak, no oczywiście, że tak. Nawet y, 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 ostatnio znalazłem takie nagranie, podesłała mi moja ciocia, jak u babci w mieszkaniu śpiewałem w ogóle. Ja miałem jako mały dzieciak, miałem totalną zajawę na ten numer Drago Staditei. No, 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 no Oni w tym klipie co tam tak, samolotem, na, samolotem, na samolocie lecą. Na skrzydle. na skrzydle samolotu w ogóle. I ja miałem nie wiem, ja, ja, ja miałem obsesję na punkcie tego klipu w ogóle, wiesz, ja rozkładałem ręce i leciałem, leciałem i śpiewałem, i faktycznie ciocia mi przysłała nagranie, jak mam, no ja nie wiem, z 5-6 lat i śpiewam y, właśnie y, sam, ale też z moją siostrą y, u Babci w mieszkaniu y, ten numer. Ale tak, były koncerty dla, 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 dla rodziny. rodziny. Takie. VIP. Inclusive takie. <śmiech> <śmiech> no. VIP. A powiedz, bo mówimy teraz o twoim numerze, a jaki numer tak generalnie ostatnio cię wzruszył? Czy masz jakiegoś artystę, który cię tak wybitnie wzrusza, że wiesz, że. masz dreszcze? E, to. Generalnie jeżeli chodzi o artystę samego, który tak mega by mnie poruszał, to chyba. Chyba nie mam takiego kogoś takiego jednego, ale ogółem ostatni, y, ostatnio mega y, zapętlam w takich nostalgicznych momentach e, numer Break My Heart Again Finiasa. E, to jest brat Billy Irish, i, i ten numer to jest, to jest taki utwór, który sobie ostatnio tak puszczam i tak mówię, ja pierdzielę, ale to jest super Ale to jest dobre. Ani nie że żeby zrobić cover? Myślałem, że okay, może, dobra. może, może coś, <laughs> może, coś z, z, może coś nagram. No, ale super numer, polecam serdecznie, przesłuchajcie sobie. No, bo tak ten Finias, no to konkretnie ten numer, ale ostatnio e, mam jeden zespół i jedną artystkę, której słucham na no, okrągło. I ten zespół to Nothing But Thieves. Mega po prostu ostatnio no. mi siadło i nie chcę mówić, że jestem sezonówką, ale <laughs> zacząłem ich słuchać dopiero ostatnio i faktycznie no, cały czas cały czas leci u mnie, a właśnie tą artystką, która też mnie urzekła i, i trochę mi wstyd, że dopiero teraz zacząłem jej słuchać, bo no, nie wiem, od, od miesiąca może tak, tak faktycznie słucham, 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 no to Kaśka Sochacka. Kaśka Sochacka. Ale wiesz co, ja, ja w ogóle nie słuchałem Kaśki sałackiej wcześniej, bo myślałem, że musiałem trochę dojrzeć do tego, Ale żeby, teraz, żeby, żeby, żeby po zacząć. prostu, tak, no. Ale teraz przyszedłeś w tę w nową płytę, czy w te, od początku Wiśnie i tam... Powiem ci, że, Cichy, yy. że, 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 że możliwe, że no... no... Ciche dni też słyszałem, ale wiesz co, nie wiem czy to. Nie wiem, czy który to jest album, szczerze mówiąc. Chyba ten najnowszy, e, boję się o ciebie. Generalnie ta e, nowsza płyta, e, ale zacząłem e, kaśki słuchać, bo przypadkowo znalazłem się na jej koncercie i po prostu było magicznie. Także stwierdziłem, że sobie e, w drodze powrotnej z tego koncertu opuszczę. No i tak sobie puściłem, że. Niemal, że zasnąłem przy tej muzyce. Bo ona jest tak. taka stateczna, magiczna. Tak, 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 tak to prawda. Też bardzo przejmujące są te teksty. To prawda. A jak już mówimy o tekstach, miałeś singiel po angielsku. I co? Zjedziemy dalej w angielski, czy nie? Czy na razie eee. po polsku? No faktycznie pierwszy numer w ogóle, który tak. wydałem, tak profesjonalnie, no to My Girl, który był po angielsku. Wiesz, co ja lubię śpiewać po angielsku bardzo. W ogóle kiedyś wolałem śpiewać po angielsku niż po polsku. Wydaje mi się też, że może musiałem dojrzeć trochę do no. tego, żeby faktycznie gdzieś te polskie słowa przechodziły. To już lepiej brzmi na mnie. angielski nieraz. On jest taki dźwięczny, nie? Tak, Takim jest dźwięcznym dźwięczny. językiem. A mniej się chyba musisz starać o, o to, jak dane słowo po prostu zinterpretować, mhm. zaintonować, żeby to po prostu dobrze brzmiało. Mam wrażenie, że po angielsku, co nie zaśpiewasz, no to po prostu będzie brzmiało. O ile tak. niedobrze, okay, nie dobrze, że... to okej, nie? No, ela, ela, ela. No, ela, ela, ela. ela Parasol, olem, ole, nie? No właśnie, to jest to. No ale. E... W ogóle, jaki hit. <grym> Dokładnie. No ale, ale właśnie ostatnio, czy nie ostatnio, no po prostu chyba też dojrzałem do tego, że lubię śpiewać po polsku. Kiedyś wolałem faktycznie po angielsku, a teraz częściej śpiewam zdecydowanie po polsku. Co z... dalej z twórczością w języku angielskim? No, nie wiem, może coś po hiszpańsku teraz spróbuję. Po hiszpańsku? Nie, żarty, A ty ja nie się co? Czy uczysz się hiszpańskiego? Nie, nie, nie. Kiedyś sobie na Duolingo ćwiczyłem hiszpański. Wiem, że tam. Kuascoe Manzanas. To znaczy, że Juan i ja, ja puka. O, no, To też, też jest Duolingo. No właśnie, także po, sprawa. Po, Poliglota. S <laughs> słuchaj, tak. Y co chciałem mówić? Widzisz? To jest to, o czym ci mówiłem, że to ja się skupuję na coś y jednego dokładnie. Moje ADHD. Y no, wiesz co? No, jeżeli chodzi o język angielski, to na razie po prostu skupiam się na Polskiej twórczości, żeby tutaj trafiać bardziej do słuchaczy e, z, z naszego lokalnego podwórka. A jak w ogóle wspomniałeś sukces My Girl? Bo to był taki, no, no taki złoty strzał. W sensie, no właśnie, i dla mnie to w ogóle nadal jest takie e, nieprawdopodobne, bo wiesz, to, to był pierwszy numer, nie? To od razu no po prostu poszło i to było, to był dla mnie szok taki, że ja do końca, no bo. Jak zobaczyłem po prostu te liczby, mm -hmm. które za tym szły, no to ja myślałem, że ktoś tam po prostu się pomylił o kilka zer, nie? I, okay. A potem patrzę, co jest grane w ogóle. To jest, to naprawdę tak szeroko idzie. Wiesz, tam, nie wiem, nie pamiętam, ile w pierwszej dobie szazamów było, ale patrzyłem sobie, ile ludzi po prostu zaczęło to szazamować, no to nie wiem, było ze 100 tysięcy w pierwszej dobie. No wiesz, to jest strasznie dużo. dużo. Więc, ym, no, było to dla mnie ogromne zdziwienie. E, tym bardziej, że ja w ogóle się nie nastawiałem, e, że ja w ogóle nie wiedziałem, że ten numer wyjdzie. <laughs> Więc faktycznie e, mega miło się zaskoczyłem. I. E, no, fajnie było to oglądać, wiesz, to jest. To, to... A to było tak, że producenci jak zgłosili się do ciebie, już jakby byłeś w procesie twórczym tego numeru, czy jakoś razem to, to, to robiliście? Właśnie to było tak, że generalnie wtedy e, wtedy domin, mój obecny menadżer, mnie pierwszy raz wziął do studia do chłopaków. I oni tworzyli ścieżkę dźwiękową do pełnego filmu. Okay. E, i, e, I właśnie stwierdzili, że tam jest, że tam jest po prostu moment, w którym przydałby się taki utwór romantyczny, ballada. troszkę wolniejszy, taka balada, ale nie smętnie. No i e, wyszedł smętnie, na... nie. <grym> nie, nie <grym> no, ale tam faktycznie była taka ładna scena wychodzenia z kościoła, ze ślubu, wiesz, piękne obrazki, no mhm. i coś takiego zaczęło nam się rodzić w głowie i, i stworzyliśmy właśnie My Girl. Piękna historia. Właśnie byłam ciekawa, jak, 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 jaki był ten początek, bo jednak to pierwszy numer, taki no. strzał i w tym filmie no. No właśnie, bo połączenie. Widzisz, no, także to było przez to, że właśnie chłopaki robili całą ścieżkę dźwiękową do tego filmu i gdzieś tam pojawiła się przestrzeń, żebym ja może się też dograło do czegoś, coś tam wspólnie żebyśmy stworzyli, no i jakoś się udało. A czy już widzisz takie, nie powiem złe strony sławy, no bo Oskar, nie ukrywajmy, Myślę, że możemy powiedzieć śmiało, że masz grupis. No, są. No, no, są jacyś moi wie wierni odbiorcy, są. którzy jeżdżą na koncerty i tak dalej. I są cudakami. Dziękuję wam bardzo za to, że jesteście ze mną i że tak mnie wspieracie. Ale widzisz, widzisz takie jakieś to elementy, które... Faktycznie. No, bardzo dużo. Przecież ostatnio po premierze płyty w jednym radiu no, no, to prawda, to prawda, to prawda. Była było. niespodzianka. Było sporo osób. No nie, to jest mega miłe. To jest turbo urocze, że po prostu, że im się chce, nie? Tak, w ogóle, wiedzam, że się chce i że są jeszcze, tak oddani. Tak, było jeszcze mega zimno i stali po prostu w tym, w tym no, rodzie. Mega, mega, mega jestem tym. A to widziałeś jakieś takie, że tak powiem, właśnie złe strony tej sławy już? Coś miałeś takiego, co wzbudziło jakiś twój niepokój, czy na razie jest super? Wiesz co, na razie chyba jest okej. Okay. W sensie miałem... Nie, raczej... Dla mnie najgorsze dotychczas co się wydarzyło to były momenty przestoju, kiedy po prostu nic totalnie się nie działo i jeszcze nie wydałem żadnego numeru, tak naprawdę to jeszcze było przed wydaniem MyGirl. Kiedy ja się zastanawiałem, czy tak naprawdę to w ogóle gdzieś tam wejdzie, czy, 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 czy zrobiłem coś na darmo i po prostu. Wracam do infy. No, więc to był taki moment, w którym miałem gdzieś tam zawahanie, i to był taki, taki moment, gdzie tam, może nie, że przerażające, ale że po prostu się trochę obawiałem. Ale takie przerażające momenty. No, nie wiem, no, niektóre nie. stereotypy się sprawdzają, nie? Co, co, tak. co myślałem, że faktycznie gdzieś tam to jest wszystko trochę wyimaginowane i przesadzone. Faktycznie niektóre rzeczy. W tym są prawdą. Nie są łatwe. To prawda. No ale może nie wnikają, już w Nie, nie ma sensu. <głos> <głos> ten to wie, ten wie. <noise> tak jest, no. <noise> A czekaj, wspomniałeś o infie, bo ty skończyłeś informatykę. Tak. Tak. Nie, Ta. bo... <noise> nie, no. W ogóle. Jak wspominasz te studia? bo to... No, powiem tak: patrzcie na ciebie na scenę, po prostu bomba energii, młody, przystojny chłopak z głosem niesamowitym i Dziękuję tutaj informatyka. Bardzo. Nie, no po prostu się to za, się nie. Zarumienie za się zaraz, Mrysia. <laughs> <Ten> spokój. I <laughs> to się nie klei z wizerunkiem, wiesz, informatykę, który mamy takim stereotypowym, który mamy no w głowach. I znowu stereotypy. No niestety. I tym, tym razem widzisz, no stereotypy, <laughs> czy się sprawdzają, czy nie. Słuchaj, powiem ci szczerze, że no ja poszedłem na tą informatykę, bo mając 19 lat, nie wiedziałem totalnie, co chcę robić. W sensie ja wiedziałem, że ja chcę robić muzę. Mhm. Przepraszam, muszę się ziemnąć. I się dotlenić. Bo ziewanie to nie jest oznaka nudy tylko, moi drodzy. Tylko i to też jest niedotlenienie. Dlatego dbajcie o to, aby oddychać świeżym powietrzem. Wyrwijcie się od czasu do czasu na, czasu na łono natury. Poddychajcie na łączce, w lesie. E, idźcie na spacer. To naprawdę pomaga. Zwłaszcza w okresie grzewczym, kiedy panuje smog. To był ten moment, kiedy <grym> mogłem powiedzieć coś do tej kamery. Dziękuję serdecznie. Wracając do tematu, informatyka. Tak jest. Miałem 19 lat, Dima tam się śmieje, ekranem. <laughs> <laughs> e, mając 19 lat, e, nie wiedziałem, co chcę robić w życiu poza muzą, a że u mnie w małym miasteczku nie było za bardzo możliwości, i, i, i no jakby, żeby iść w tą stronę, no to stwierdziłem, że studia, no. No wiesz, no. Z, informatyka. Z, z czego trzep, informatyka. trzepać dobre siano po studiach, no nie? Tak. tak od razu po prostu Więc No to informatyka, no. Mimo, że ja gdzieś tam nigdy nie byłem z informatyką, no nie miałem po drodze. Mm -hmm. Jedynie jak grałem w LOLa czy CSa gry, no to, to <laughs> wtedy to tak, ale, ale jeżeli chodzi stricte o informatykę to nigdy nie było to jakoś moją pasją. Um, no ale stwierdziłem, że wiesz, wszyscy kumple, którzy byli faktycznie programistami albo byli w trakcie studiów mówili mi, ej nie no co ty. Zakochasz się po prostu, to, to stary, pójdziesz i, i pokochasz to, nie? Ja mówię, kurczę, no może mają rację. Ja przychodzę na te studia. I ja już, wiesz, to jest takie nastawienie, że co ja tu robię, nie? To mhm. jest takie nastawienie, że jeny, ja tu jestem za karę. No i przyszły jakieś tam zajęcia. Wiesz, to były w ogóle studia na Wydziale Zarządzania. Mm ale stricte właśnie informatyka i ekonometria, więc my mieliśmy taki spory zakres tych zajęć. My mieliśmy zajęcia z ekonomii, mieliśmy za zadania, za zajęcia z informatyki programowanie, programowania, mieliśmy zajęcia jakieś właśnie związane z zarządzaniem, z biznesem. Więc to był taki spory rozstrzał tych studiów. Ehm, no i... Nie było to gdzieś tam w moim obiekcie zainteresowań. Wtedy zobaczyłem coś takiego jak TikTok, i właśnie podczas studiów zacząłem nagrywać filmiki na TikToka, bo to mi sprawiało po prostu przyjemność. Mhm. To było coś, gdzie ja. To była trochę taka moja odskocznia nie? od tego wszystkiego. Ja się cieszyłem, jak tam wiesz, ktoś mi napisał miłe słowo pod tym mhm. filmem, i tak dalej. To było takie turbo dla mnie po prostu taka przyjemność, takie moje hobby. I stwierdziłem, że będę to robił regularnie. No i starałem się codziennie. Wiadomo, czasem nie wyszło. No nie jestem frizem, <laughs> Ale faktycznie y, starałem się, żeby to było jak najczęstsze, jak najbardziej regularne. No i gdzieś tam się to grono odbiorców y, po prostu uzbierało. No i w momencie, kiedy ja kończyłem te studia, jakoś przebrnąłem. Ja w ogóle jeszcze wracając, sorry, ja się rozwodzę na milion tematów, Spoko. ale po pierwszym semestrze, ja miałem chyba. Y, no, głupio mi to mówić i wstyd mi się trochę przyznać, ale po prostu był taki przeskok między nauką w liceum a nauką na studiach, że ja myślałem, że jestem przygotowany na sesję. A mając bodajże 16 przedmiotów na pierwszym semestrze, chyba z 12 miałem poprawkę. Więc to jest też właśnie tutaj dla was. Słuchajcie, jeżeli jesteście na pierwszym roku studiów, to jak myślicie, że jesteście przygotowani, to jeszcze się przygotujcie, dobra? Bo faktycznie jest duży przestrzał, jeżeli chodzi matura przy po prostu sesji, to naprawdę jest pikuś, także e, także się dobrze przygotujcie. Jak będziecie pewni, to wtedy dopiero idźcie na sesję. E, no, nie chcę was stresować, ale ale no taka, Wiemy, takie, takie są realia. Słuchajcie, no e, zdałem w końcu, poprawiłem wszystko, dobrnąłem przez te trzy lata, bo to był licencjat, e, no i się obroniłem. Um, okazało się, że mój prodziekan też w ogóle... słuchajcie na TikToku? Tam, no właśnie nie, ale robi muzę. <laughs> Okej. Okay. I, i, I to był moment, w którym ja już byłem po wydaniu My Girl, bo ja się obroniłem w zeszłym roku w ogóle we wrześniu, mm -hmm. więc jestem y, trochę ponad, no półtorej roku po obronie y, i... Właśnie tam sobie rozmawialiśmy o tym, bo ja stworzyłem na moją obronę taką aplikację dla dzieci o tematyce muzycznej, a konkretnie po prostu o gdzieś tam takiej przystępnej teorii muzyki, która po prostu, ta, ta aplikacja po prostu miała nauczać te dzieciaki po prostu takich, wiesz, sprawa dźwięków i tak dalej, jakieś rzeczy. To został sobie ten pomysł na więc, później. No właśnie, więc może to wytnie. Sponsor. <laughs> nie, <laughs> nie, ale faktycznie no stworzyłem coś takiego i oni pytali, czy tam, wiesz, coś, coś w muzyce robię. Nie, wie, wie pan, no, coś tam próbuję. Coś tam no. sobie. A w tym sobie. W, ty, w tym momencie My Girl tam już miało 7 milionów na Spotify chyba. <grym> Tylko 7 więc, milionów. Więc to też było dla mnie takie fajne, że ja wiedziałem, że zamykam pewien etap w życiu, mhm. bo to już było, kiedy faktycznie ja już czułem, że jest okej, okay, że na tej obronie, że już po prostu wszystko poszło dobrze. I to był taki moment, kiedy już po tej rozmowie stricte o przedmiocie zaczęliśmy rozmawiać o muzyce, tak na luzie Na totalnie, obronie? tak. Z, mo, z moim, bo byłem jedyny już bo, do tej obrony, bo ja się broniłem właśnie we wrześniu. Yy, I był właśnie yy, Prodziekan i mój jenny, recen nie recenzent. Yy. Promotor, promotor. promotor, i mój, już zapomniałem, i mój promotor i zaczęliśmy po prostu tak na luzie gadać o tej muzyce i ja już wiedziałem, że to jest zamknięcie tego pierwszego, raczej pewnego etapu, mhm. czyli studiów i to jest już przejście w teraz, teraz okej, okay, teraz mam po prostu stricte czas na to, żeby skupić się na muzie e, i, i tak też zrobiłem, no i stało się y, fajnie. Bo no, gdzieś tam informatyka, no pewnie to mnie nauczyło trochę takiego spaniactwa, A... <laughs> sprytu, ale tak. wiesz co, moi rodzice bardzo chcieli, żebym ja miał jednak ten backup w razie co, mhm. no to też jest niepewny rynek i wszystko może się tak naprawdę stać. Ale no też nikt się nie spodziewał tak naprawdę z moich bliskich, że to może na taką skalę po prostu pójść, ja sam się nie spodziewałem. No właśnie, jak zacząłeś tworzyć na TikToku, no. to miałeś z takim założeniem, że no dobrze, dam sobie 5 lat, prawda, zaraz będzie płyta, trasa, koncerty, czy to było bardziej takie, ok, spróbuję, bez żadnych oczekiwań, bez presji na siebie nakładanej, czy, po, czy właśnie z takim od razu planem? Na to, przyszłość To powiem szczerze, że w ogóle nie miałem czegoś takiego, że zakładam sobie na przykład rok Na wbicie tylu i tylu followersów Albo, że coś tam, coś tam Tylko faktycznie zacząłem to robić, bo zauważyłem Wrzuciłem pewien filmik do Dobra, inaczej, geneza cała No, pierwszy filmik w ogóle, który wrzuciłem Do neta, to na YouTube'a wrzuciłem W 2019 cover właśnie Taki dłuższy, no i potem wrzuciłem Jeszcze kilka na tego YouTube'a Potem, dopiero w 2019 zacząłem Coś tam wrzucać na Instagrama i to było tak złe jakościowo, jeden. Jak sobie oglądam te filmy. <grym> A sobie czegoś spodziewać się po 2019 A, roku. No, ale wiesz, to, to fajne, bo widzisz progres po prostu, no tak? Nie? Także to jest mega spoko. Ale właśnie 2020 chyba zacząłem. Tak, 2020. Zacząłem po prostu. Coś tam wrzuciłem na TikToka. Jakieś cztery filmy, i potem wrzuciłem jeden. Jak morsowałem. I, Śpiewałeś i, jednocześnie? No właśnie, moja dziewczyna nagrała mnie jak, jak śpiewam, nie, w tym, po prostu wiesz, byłem zanurzony po tą, to, w wodzie i śpiewałem tam Cold Water Justina <laughs> Biebera, nie, tak tematycznie, no i to wrzuciłem i to zrobiło wtedy tam z 5 lajków, nie, i wiesz, dla mnie to było takie, ile? Ja miałem tyle wyświetleń na YouTubie, nie? Wiesz, 5 tysięcy no. wyświetleń, a tutaj 5 tysięcy lajków, tam nie wiem, z 25 tysięcy. W, 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 ja mówię, kurczę, ty faktycznie ten TikTok udaje takie zasięgi. Ej. A to Mój był pierwszy wiem... film, który rzuciłeś na TikToka? Nie, tam no, chyba piąty. Okay. czyli począteczek. Jakoś. Tak. Ja mówię, dobra, skoro ten zażarł, bo dla mnie wtedy pięć tysięcy no, oczywiście. to było zażarcie. No to dobra, to lećmy z kolejnym, nie? No i tam trochę gorzej, ale mówię, dobra, no. Poprzednie też pokazały, że nie muszą zawsze iść, ale jeden może pójść faktycznie dobrze, nie? No i kilka, kilka potem znowu, potem jakiś zrobił 20 tysięcy, potem jeden zrobił 50, potem inne zaczęły już zrobić tam, wiesz, po na przykład milion wyświetleń, po kilka milionów wyświetleń. No i tak do, 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 doszło do, do, do tego momentu właśnie, kiedy Dominik, mój menażer, mnie wypatrzył na tym TikToku. Czyli on cię wyhaczył na TikToku? No, w ogóle śm No, sprawa trochę taka, jak nie wiem, jak yy, skuter Brown no. po prostu. No, ale faktycznie, no i odezwał się do mnie. Ja w ogóle nie A ty miał... wiedziałeś wtedy, kim jest Dominik Borkowicz? Nie miałem pojęcia. Ja w ogóle nie wiedziałem wtedy. Ja mam wrażenie, że ja w ogóle jakiś taki nieogarnięty strasznie jestem, ale byłem jeszcze bardziej. Bo ja totalnie nie ogarniałem, jak to działa. Eee, w sensie ta cała branża muzyczna, mm -hmm. że, że musisz mieć menadżera, że ktoś po prostu. czy znaczy musisz, nie musisz, no ale wiesz, że, że faktycznie lepiej mieć e, i tak dalej, i tak dalej. Totalnie nie ogarniałem, kto jest kim w tej branży. I pisze do mnie jakiś koleś na Instagramie, wiesz, czerwona, kurteczka, uśmieszek? No mówię no, no nie wiem, kto to, no ale patrzę, 50 tysięcy obserwujących, co jest grane, nie? No i patrzę, wiadomość. Cześć Oskar, czy to, chciałbyś się ujść na niezobowiązujące spotkanie, coś tam, coś I ty tam. wygooglowałeś te domina. No, no właśnie nie. Nie wygooglowałeś no tego? No właśnie nie. A -a. Ja nie wiem czemu, ale nawet nie sprawdziłem tego i tam, no niestety, powiedziałem, że. Raczej, mieliśmy się spotkać, a po pewnym czasie powiedziałem, że wiesz, co na razie, chyba wolę jednak iść swoją drogą i coś tam, Aj, coś tam, więc ajaj. odpuliłem domina. I dopiero potem moi bliscy uświadomili mnie, jaki błąd mogę właśnie robić, jaka szansa może mi przelatywać koło nosa. A dopiero wtedy wygooglowałem, kto to jest i wiesz, i tak stwierdziłem, że o kurde, no no gruba ryba dosyć. Nie? <grym, trochę. <grym, i, I faktycznie no odezwałem się tak z, z podkulonym ogonem, jeszcze do niego napisałem, hej, jednak się namyśliłem, czy jest jeszcze szansa, żebyśmy coś wspólnie zrobili. No i na szczęście jeszcze on no, no, widział potencję, widział więc talent. Powiedział, że tak, że jak najbardziej. I no i się spotkaliśmy i zaczęliśmy rzeźbić. I tak rzeźbimy do dzisiaj. I tak rzeźbicie do dzisiaj. Wracamy do tematu, bo generalnie podcast Heartbeats, tak jak pisałam, jest o wrażliwości. Mhm. I powiedz mi, jaką dostałeś taką najbardziej poruszającą wiadomość od fana? Czy dostałe, dostajesz takie wiadomości na pewno? To jest pewne, to jest Dostaję. bardziej niż pewne. Wiesz co? Dostajesz dużo tych wiadomości. Tak dużo, że nie jestem w stanie wszystkich przeczytać, bo musiałbym nad tym siedzieć 24 na dobę mhm. i wtedy bym nic nie tworzył ani nic po prostu innego nie robił. Ale ostatnio dostałem taką poruszającą wiadomość, że, e, że moja muzyka i mój uśmiech w ogóle że pomagają po prostu w takich ciężkich chwilach. E, napisała do mnie właśnie dziewczyna i powiedziała, że miała taki ciężki okres, mega. I że w ogóle, no po prostu, że, 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 że jej mega ciężko jest mhm. teraz. I że po prostu gdzieś mnie tam zobaczyła, znalazła mnie i zaczęła słuchać mojej muzyki. I że po prostu, że ta muzyka zaczęła jej tak po prostu poprawiać humor. I że jak tylko jej słucha, to od razu gdzieś tam takie dobre chwile do niej wracają. I że ta muzyka jest czymś, co ją podtrzymuje na duchu, nie? I to było dla mnie takie, że... Że wow, że, że, że faktycznie to jest po coś, nie? Mhm. Że to, dla innych to może być tylko numer, który leci w radio, albo który po prostu gdzieś tam sobie leci w tle, a dla niektórych to faktycznie może być coś więcej. No i to jest piękne. Też yy, po koncertach, na przykład, jak, jak, jak wychodzę do, do osób, to raz się zdarzyło, czy, yy, to akurat się zdarzyło więcej razy, ale pamiętam taką konkretną też yy, osobę, która powiedziała mi, że też próbuję w muzie i że jestem jej inspiracją i że, i że w o. ogóle, wiesz, no i to, to jest mega po prostu urocze, że faktycznie gdzieś tam e, tą, tą muzyką faktycznie mogę się stawać dla kogoś właśnie inspiracją, o czym ja w ogóle nigdy w życiu nie myślałem, nie? Że nie będę. po tych komentarzach na TikToku, nie, bo, bo, bo jednak jesteś dużą inspiracją. Masz wyjątkowy głos, już nawet, Dziękuję. wiesz, y to jak wcielałeś się w rolę w, w jednym z programów telewizyjnych. Wow. <noise> dzięki wielkie. No ale wiesz, właśnie, no nigdy nie sądziłem, że to dojdzie do takiego etapu, że faktycznie ktoś powie o mnie, że ja jestem inspiracją, nie? Że, mhm. że wiesz, stoi ta osoba, patrzy mi prosto w oczy i mówi po prostu, że, że dzięki, że po prostu faktycznie jakiś tam wyznaczam cel, że faktycznie pokazuje, że się da. No i to jest fajne, bo to jest fajne, że faktycznie, no... Ja jestem z małej miejscowości, wiesz, że gdzieś tam się troszkę wybiłem przez tego TikToka. Potem faktycznie łódź szczęścia duży, że, że trafiłem na dobre osoby i, i które, które mnie po prostu w to dalej pchały, z którymi pracuję obecnie. No ale to właśnie pokazuje, że, że się da, nie? że wystarczy po prostu faktycznie robić to, pokazywać się z tym i mieć trochę szczęścia. Ale mhm. każdy to szczęście ma mam wrażenie, że każdy w życiu dostaje taką szansę i nie wiem, czy to raz, czy więcej i po prostu albo się ją wykorzysta, albo nie. Mi się wydaje, że to jest, właśnie to była moja taka życiowa szansa i że... Nie wykorzystałeś po prostu. Mam nadzieję, że wykorzystam jeszcze. No nie wykorzystujesz cały czas. No mam nadzieję, wiesz, bo to faktycznie różnie może być, ale me, no ja chcę dawać z siebie wszystko, ale czasem mam poczucie, że po prostu robię faktycznie za mało, nie? Za mało? No. Nie, chyba jednak nie. No Musisz być bardziej na siebie rozumiały w tym pro biznesie, wiesz? No właśnie, wiesz, to jest taki pęd, który sami gdzieś tam sobie nadajemy i jak patrzę, po prostu też e, gdzieś tam... Staram się nie porównywać do innych, ale często gdzieś tam te porównania po prostu padają mm -hmm. w moją stronę. E, czasem po prostu tak myślę, że faktycznie po prostu robię za mało, że mógłbym jeszcze pracować więcej. No ale wiesz, ostatnio tego doświadczyłem przy okazji tej premiery i... I, i, i właśnie tego koncertu premierowego, który, który mi się tak, ja się mega stresowałem tymi wydarzeniami i zrozumiałem, że po prostu ten stres sprawiał, że na przykład słabo spałem, że mm -hmm. po prostu cały czas byłem niewyspany, że cały czas po prostu byłem taki zamulony, wiesz, że w ogóle nie miałem energii i sta stawałem się całkowicie bezproduktywny, nieproduktywny, w ogóle nie mogłem nic, wiesz, tak naprawdę twórczego zrobić mm -hmm. i no musi być ten moment, kiedy ty sobie dajesz taki czas dla siebie, odpoczynek, odpoczynek. Wiesz, trzeba się resetować, nie? No właśnie i ten pen, który sobie narzucamy czasem to jest zbyt Za chyba dużo. hardkorowe, ale no, czasem mam takie poczucie faktycznie, że, 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 że mógłbym dać od siebie więcej. A teraz odpoczywasz? Czy teraz myślisz nad trasą, koncertami? I nową singlem, no płytą, epką, co tam ci w duszy gra. Wiesz co, aktualnie faktycznie, tak jak mówiłem, jest trochę więcej spokoju po, tym, po, po wydaniu tego albumu, no ale... Są plany. Są plany. Są plany na ten rok. W tym roku już się za dużo nie wydarzy, no bo to już jest takie, takie podsumowanko mhm. i tam po prostu jakieś jeszcze pojedyncze koncerty. I, 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 I tyle. A właśnie, no bo, bo czekaj, bo ja powiedziałem, że w tym roku już się nic nie wydarzy, a skoro to ma być w styczniu, no to lepiej mówić po prostu... A no. Bo, no bo to, w tym e, roku nic się nie wydarzy. w tym roku dużo się wydarzy, bo zaczęliśmy nowy Ta. rok. No tak jak mówię, że jest generalnie teraz spokojniej, no ale <laughs> wraz z wejściem w ten nowy rok... <laughs> No, to tutaj będziemy pewnie yy, lecieli jak najwyżej. Będziemy się starali o to, żeby lecieć jak najwyżej. Yy, pra, bo, prawdopodobnie, kiedy słuchacie tego podcastu, mogliście usłyszeć już mój najnowszy yy, numer. O, o. Yy, także jestem ciekaw, jak Wam się podoba. Yy, I słuchajcie, no są plany. Są plany. Ja yy, teraz miałem chwilę odpoczynku. Pewnie jeszcze chwilę tego odpoczynku sobie dam, żeby zebrać trochę myśli, ale y, będę. Zaczynał pracę nad, no, nad kolejnym albumem. Tak. Bardzo mi się spodobał, wiesz. Y, y, bardzo mi się spodobał fakt, że mam ten pierwszy album. A mówię, może tak do kompletu drugi dorzucimy. <grym> Więc faktycznie zaraz zaczynam pracować. Y, no i tęsknię za koncertami już, wiesz? Już tak mam, że, ty, że bardzo chciałbym y, grać koncerty dalej. Bo ty grałeś dotychczas chyba na powietrzu, na tych scenach zewnętrznych? Czy tak, w plenery. klubach też grawałeś? Y, wiesz co? No głównie były to plenery. Plenery. I w tym roku też raczej jeszcze to będą plenery chociaż zobaczymy, co po tych plenerach będzie. To też zależy oczywiście tutaj od słuchaczy. <głos> <głos> ale, ale faktycznie na razie e, jedyne, co będziemy pewnie ogłaszać w niedalekiej przyszłości, to, to, to trasa letnia, plenerowa. E, no i będę pracował nad tym albumem. Nie wiem, czy on się ukaże w tym roku. Raczej nie, bo Raczej nie. nie chcę się spieszyć z tym albumem. Okej, okay, no nie? ale wiesz, to jest... Po, po chcę faktycznie, żeby też potrzebował czasu. No to prawda. I było warto, było By, warto. A, dziękuję bardzo. Ale wiesz, no właśnie chcę dać sobie tak, taki spokój na to, żeby faktycznie, żeby jeszcze, tak jak jestem z tego albumu zadowolony, to żeby z drugiego był jeszcze, jeszcze bardziej zadowolony, mm -hmm. nie? Żeby to nie było tak, że ten pierwszy jest już takim azemutem i takim po prostu szczytem, a Podnosisz drugi już poprzeczkę. będzie po prostu, żeby był, nie? Nie, chcę, żeby po prostu był, był jeszcze lepszy, jeszcze bardziej, nie wiem, taki... Dojrzały może mój? Mm -hmm. Bo ja trochę chyba jednak przez ten rok myślę, że dojrzałem. Nadal jestem takim dzieciakiem. Ale już chyba bardziej dojrzałem. No bo jak tak sobie myślę faktycznie o tym, jaki byłem rok temu, no to, no to dzieciak jeszcze. Mm, nie? Nie, to... Teraz taki dzieciak starszy o rok. <grym> A jakie jest Twoje największe marzenie sceniczne? Masz taki, wiesz, topkę? No, mam, ale no nie, nie wiem, czy to w ogóle o tym mówić. Wiesz, co zawsze. Nie wiem czemu. <grym> zawsze jakoś marzyłem o tym. To było takie moje największe marzenie żeby żeby po prostu zagrać koncert na Wembley. Nie Ooh. wiem dlaczego akurat ten stadion. Zawsze mi się jakoś tak kojarzył właśnie dobrze. Ale do, trochę trzeba zejść na ziemię i największym moim marzeniem aktualnie no to jest narodowy, mm -hmm. i. nie wiem, czy to się uda. Mam nadzieję, że się to uda z wami zrobić, moi drodzy słuchacze. Ale to będzie długa droga. Ale ja mam nadzieję, że kiedyś może się uda. To by było piękne. Zagrać się na narodowym to już było takie wow. A takie, yy, jeszcze jedno. Ale Wembley też. Musisz wysoko stawiać... St trzeba wysoko stawiać poprzeczkę. No tak, ale wiesz, Wembley to już jest faktycznie coś takiego, co jest raczej takie... No, no dobra, nie mówię nie, ale no... E, na razie e, e, skupmy się na, na czym innym. E, słuchaj, jeszcze jedno takie moje marzenie, które mam gdzieś w sumie od nastoletnich lat, no bo moją inspiracją był właśnie e, Shawn Mendes przez te lata nastoletnie. Mm -hmm. Tak jak mówiłem o tych inspiracjach, że, że nie miałem, no to w latach gdzieś tam wcześniejszych, no to on był właśnie to moją inspiracją. I e, mam takie marzenie, żeby z nimi zaśpiewać na <grym> <grym> scenie. To, to, myślę, że to mogłoby się udać. Bo ty robiłeś mam jakieś nadzieję. covery Shona, prawda? E, tak, coś tam było, ale e, no, no jest to po prostu od kilku lat takim moim marzeniem, żeby z Shonem gdzieś tam kiedyś coś zaśpiewać. Może niekoniecznie na scenie, ale po prostu zaśpiewać z nim, nie wiem, na jakiś backstage'u, coś e, po koncercie. nawet w jakimś studiu. No, to by było koncercie. Nie wiem, w jakiejś wytwórni, czy jesteś tej samej wytwórni, co ty. Nie, nie, bo on jest w. Nie wiem. At Atlantic Reco? Może. Nie wiem. Nie wiem. A nie, ja jestem w Warnerze póki co. Tak. Co? Więc <noise> no, no tak. akurat inne, inne wytwórnie, no ale zobaczymy. Może kiedyś przypadkiem wpadnę na niego na ulicę i... i zaśpiewajmy i, razem. I zaśpiewajmy razem. Na przykład Co? w Sopocie, Co? na, na Monciaku. Słuchaj, właśnie, tak się rozwinęło, że zacząłem ciebie śpiewać i zobacz. I gdzieś tam się tak rozwinęło fajnie, że teraz gram swoje kawałki. To może zaśpiewajmy coś mojego. <noise> a on dobrze, daj mi znać. Okay. <głos> Nie, <głos> Nie no, ale fajnie by było. Fajnie by było. Dobra, to teraz my sobie na jest takie szybkie strzały. Okej. Okay. Ale to jest takie, wiesz, film, który najbardziej Cię wzrusza. Gladiator. Gladiator. Ale a, a, uh, wiesz co? Za muzykę? Raczej y -y inaczej. Gladiator jest moim w ogóle ulubionym filmem. Filmem. Ja tak sobie mówię, że na pogrzebie chcę mieć z Tak. Honor himalizm, No, to no, <coughs> no, 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 no nieważne. E ale taki film, który mnie najbardziej wzrusza, że faktycznie tak po prostu się poryczałem. E Ostatni, który pamiętam, no to Zielona Mila. Mm -hmm. Ale jeszcze na pewno jakaś bajka. no. Mnie bardzo bajki wzruszają. Koko, nie koko. Tak... Też, też, też płakałem na koko. Wiesz, co a w ogóle zauważam, że na bajkach ja często płaczę. W ogóle ja częściej niż na samo. filmach. I, I faktycznie, jak ogląda się bajki, już będąc bardziej gdzieś tam dojrzałym, dorosłym, no to jednak się rozumie trochę bardziej, widzi więcej, e, widzi więcej dokładnie. E, I... I to chwyta za serducho. Ja pamiętam, tak. bo też jedną z moich ulubionych bajek jest Mustang z Dzikiej Doliny, i mm -hmm. pamiętam, że na nim też ryczałem, jak bur. Jak biegł tam przez te łąki? Przy tej scenie? No, też, tak, tak, właśnie, tak, 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 tak. No Porzującej. tak, tak. To, 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 było, to, to, to był jeden z, z takich fragmentów filmów, właśnie, w których się, się gdzieś tam uroniło łezkę. Dobra. Numer, który zawsze poprawia ci humor. Y może być twój, Kurde, może być twój. No właśnie, to będzie mega takie dziwne i powiedziałbym nawet nieskromne, ale miałem po prostu przez okres od wydania na niebie, mhm. miałem takie po prostu coś, że jak go puszczałem, to od razu mi się przypominały takie letnie po prostu, wiesz, dni, mhm. gdzie było tak super, patrzę za okno, jest tak ponuro, a sobie puszczam to i sobie przypominam, jak kręciliśmy ten klip w Krakowie, jak w ogóle powstał ten numer i tak po prostu, wiesz, miło mi się robiło, więc akurat. Na niebie jest takim numerem, ale też na przykład Sky Full of Stars, y, Coldplay. Mm -hmm. Artysta albo piosenka, która najbardziej cię cringeuje. Cringeuje? <grym> o kurde, grubo. Na, najwyżej to wytniemy, ale wiesz, musisz być be honest. No ja, ja, ja lubię być szczery, ale nie chcę mieć z nikim bifu. <grym> e, no to może polecę numerem, kurcze, który mnie najbardziej cringeuje. Kury, Wiesz, to może być jakiś yeah. place, place. Nie, nie to, to nie, to jest no właśnie, super, właśnie, ale może być też A wróćmy do tego pytania potem, jeżeli możemy. Dobrze. Da? Ja muszę po prostu przekminić coś, bo, bo, bo na ten moment mi nie przychodzi jakoś dużo rzeczy, ale na pewno jak zerknę sobie gdzieś tam na jakiegoś spotka, to może będę widział więcej. Dobrze. Jak nie muzyka, to informatyka. Nie, nie raczej. Właśnie, miło, że mam to wykształcenie, no to ja siebie nie widzę w tej informatyce i wydaje mi się, że to nie byłoby to, co, co bym robił jako plan B. E, w ogóle, kiedyś, jeszcze poście, sorry, miały być szybkie strzały, ale oczywiście cyb, skurde musi się rozwodzić na wszystkie możliwe strony. E, zrobiłem sobie kiedyś takie m, karteczki, jeszcze będąc z liceum. E, plan na życie. Plan A, mhm. muzyka, coś tam, coś tam. Plan B, znaczy inaczej, plan C, informatyka, a plan B, to było w ogóle zostać zawodnikiem KSW i iść totalnie w MMA i, no i zostać, tak, wagi jakiś średniej, czy tam, nie wiem, jakiejś. Aż się? Ty się trenujesz boks? Trenowałem zapasy, trenowałem boks. Jako dzieciak w ogóle trenowałem też karate i jakoś zawsze mnie te sztuki walki kręciły. Nie, chciałem spróbować, ale no nie no, po prostu to jednak by chyba nie było to. Nie, to jest już w lekkim szoku. Nie spodziewałabym się. No właśnie, ale może PSB. właśnie coś bardziej w stronę. Nie wiem tego. Na pewno nie, nie doszedłbym do KSW, już teraz pewnie, ale, ale tak e, rekreacyjnie chciałbym w ogóle mieć czas na to, no. żeby sobie trenować MMA albo jakieś brazylijskie jiu-jitsu na przykład. Kurczę, nie wyglądasz oskar. No. Powiem Ci no. tak. No słuchaj, no wie, zdaję sobie z tego sprawę, ale mega lubię. E, dobra, to lecimy dalej. Ostatnio płakałem przez? Ostatnio płakałem. Nie wiem. Hmm. Możesz też powiedzieć, nie płakałem, jestem szczęśliwym człowiekiem. No właśnie powiedziałbym tak do niedawna. A ostatnio jakoś ta jesień jest taka przytłaczająca. Ale do też mnie. mam wrażenie, że w tym roku ta jesień jest jakaś wyjątkowo denna. No, jest. Strasznie dojeżdża. I mimo, że gdzieś tam była ciepła stosunkowo przez ten pierwszy etap tej jesieni to nie wiem, mam takie... Pierwszy raz w ogóle w życiu mam takie momenty, w których faktycznie gdzieś tam zaczynam rozmyślać i, i nie wiem, dociera do mnie coś więcej i, i mam, mam takie momenty, że I faktycznie gdzieś tam jest taka... Taka, taka bezsensowość, no, nie? Właśnie weltsmerc, ból no, Nie, i faktycznie, jakbym tak miał powiedzieć... Kiedy, kiedy uroniłem mu ze ostatnio na przykład, no to myślę, że nie wiem, no z, z dwa tygodnie temu pewnie przy czymś, nie wiem co mnie doprowadziło pewnie do tego. Pewnie ale, ale, ale może właśnie jakiś film, może jakiś film. Kevin sam w domu. Kevin w domu, <laughs> tak, tak, za każdym tak, tak. Jak go zapomnieli, jak go zapomnieli no tak, to to po prostu. To <laughs> jest takie dość trudne <laughs> na tak, pewno. Tak, tak. Czy jesteś romantykiem? No właśnie, kurczę, się zastanawiam. No słuchaj, z twoich, twoich piosenek wynika, że jednak jesteś. No właśnie i widzisz. I to jest to. Ale czy w życiu prywatnym ja potrafię być romantykiem, to... Eee, głupio może zabrzmieć, ale mam wrażenie, że brakuje mi trochę czasu, a przez to, że brakuje mi czasu, to brakuje mi e, pomysłu na romantyczność. W sensie, mhm. że czasem po prostu jestem bardziej przyziemny i staram się być romantyczny, ale czasem po prostu nie wychodzi. Okej, okay. to bardzo dziękuję za rozmowę. To już? To już. Ja, jak fajnie się gadało. Naszym gościem dzisiaj by, w Heartbeats był Oskar Sims. Dziękuję bardzo. Miłego dzionka. Miłego dnia. Wieczoru. 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 Miłego wieczorku. Wieczor Miłego wieczoru. <grym>